Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Elo, elo, ludziska, słuchajcie. Jest sprawa. Jest sprawa, otóż znalazłem tą gierkę tam gdzieś na dnie moich nagrań, nie? No i generalnie to postanowiłem, że ją wrzucę, ponieważ przez ponad połowę czasu miałem 4 HP, czujecie? Przeżyłem z 4 HP mega, mega długo. I to nie tak, że się ukrywałem czy coś. Zobaczcie sami zresztą. Jeżeli jesteście, jeżeli wam się spodoba, to pamiętajcie o łapie w górze, górę. Czemu ten tutaj mi tu dynda? Jeżeli wam się podoba takie vlogowe zaczęcie z ręki, to dajcie łapę w górę oraz zasubskrybujcie kanał. I słuchajcie, widzimy się już w gierce. Do zobaczyska! Dobra, słuchajcie, lecimy do przyjemnego parku! Czajcie to? Jak... Ja nie wiem czy... Czy damy radę w ogóle zobaczyć, ile tu jest osób? W przyjemnym parku zawsze jest tyle osób, zawsze. Ale wiecie, co my zrobimy? My polecimy od razu do tego. Polecimy tutaj, o. O, i jeżeli będzie... No i shotgun, no i kurde skrzynka. I co? Widzicie? Widzicie? Czasem warto mnie słuchać. Czasem naprawdę warto mnie posłuchać. O, no i co, gościu? Dobrze, że nie wypijesz podki. Bardzo mi miło, bardzo mi miło. Dzięki, dzięki. Oj, nie chciałem rzucić podką, słuchajcie. Na pewno nie chciałem rzucić podką, nie wiem, co to był za bóg. Na pewno to nie był mój plan, żeby rzucić tą podką. Czy tu jest gość? Czy tu nikogo nie ma? Naprawdę? Naprawdę nikogo nie ma? Oj. Sorry, sorry, ale musiałem. Dobra. Bierzemy szybko Emę. I z dwóch stron go strzelają się. Czajcie? Patrzcie na to. Patrz won, gościu. Coś czuję, że tutaj plecy mi ktoś zaraz zrobi. Kolejny gościu. Dobra, lecimy! Oj! Szybko! Szybko zabieramy to wszystko, co mieli. Wykorzystujemy. Jak najszybciej potrafimy. Szybko, szybko leczymy. Ustawiamy tutaj eko. Trzeba być szybkim, słuchajcie. W tej grze trzeba być szybkim. Jeżeli chce się wygrać, to trzeba być najszybszym. 4 kile. Jest naprawdę dobrze. Tam słyszałem już strzały kolejne. Ale wiecie co? Ja chyba nie wykorzystam tego, tylko po prostu idę tędy. Idę tędy. Tym bardziej, że tutaj jest właśnie o ta broń. Dobra, pozbyliśmy się go. Trzeba być naprawdę szybkim w tej grze, jeżeli chce się wygrać. Więc naprawdę jest nieźle. Ale lecą do mnie po prostu jak źli. Wszyscy, po kolei, jeden za drugim. Nie wiem dlaczego, nie wiem o co im chodzi i czemu akurat na mnie. Nie podoba mi się to zbytnio. Tym bardziej, że 5 graczy musiałem się już pozbyć. No słuchajcie, dajcie mi spokój chociaż na chwilę, co? Dajcie mi chociaż na sekundkę chwilę wytchnienia, co? O, teraz to właśnie mi się podoba. Tym bardziej, że nie mam kewlara żadnego. I to jest największy minus w sumie tego, że walczyłem tutaj z każdym. A on... Tutaj kolejna osoba, która tutaj może gdzieś się kryć. Może mieć takowy kevlar, który nam wszystko po prostu popsuje. Więc czepiak jest. On da nam lekką przewagę, jeżeli się okaże, że ma on jakieś fajne bronie. No i oczywiście na daleko mamy jeszcze tą broń, która się nazywa sztucer. Tak? Ostatnio mi mówiliście, jak się nazywa. Tak, wiem. To się nazywa sztucer. Okej? Nie musicie mnie wyzywać od nieznających, kurde, Fortnite'a i tak dalej. Bo wszyscy, jak ty możesz grać w Fortnite'a, jak ty nawet się nie znasz? Nie wiesz nawet, jak sztucer się nazywa. Słuchajcie. No nie wiedziałem, to prawda. Nie ukrywam, nie wiedziałem. Okej, możecie mnie za to hejtować, albo i nie. Po prostu nie gram dużo w tą grę, okej? Nie gram dużo, jest mega epicka, ale nie mam po prostu czasu, słuchajcie. Nie mam aż tak dużo czasu, żeby w nią bardzo dużo grać. Ale jakbym miał, to na pewno bym grał non-stop. Tego jestem pewien na 100%. Dobra. To jest dobry moment, żebym się nauczył, jak się zmienia to.
Słuchajcie, wiecie, że ja nie wiem jak się to... O! Udało mi się! Trzeba trzymać? Po prostu trzeba trzymać chyba. I to wszystko. Nic więcej. Dobra, potki są. Poprosimy o poteczki. Pyk. Pyk. Dzięki temu też nie musimy już... nie musimy już mieć czepiaków, chociaż czepiaki są spoko, nie? Każdy lubi czepiaki. Czepiaki to są takie... O! Ajajajajaj. Próbowałem, okej? Okay? Próba była podjęta. No, kolejna skrzynka gdzieś tu jest. Ej, fajnie, że ona tak szybko strzela. Jest tam? Czeka na mnie? Nie, nie czeka chyba. Dobra, weźmiemy sobie skrzynkę i idziemy w jego stronę po prostu. Bo inaczej nie ma sensu. Kurde, mam lekkie lagi, jak widzicie. Takie naprawdę minimalne. Jest najnowszy granat! Bomba dymna, słuchajcie. Bomba dymna. Dobra, weźmiemy sobie w ten sposób. Zamienimy tutaj od razu. I idę w jego stronę. Z bombą dymną. O! Kolejna skrzynka. Nie, jak są skrzynki, to ja nie mogę po prostu darować sobie jej, dobra? Musicie to zrozumieć. Że te lekkie opóźnienia są, ale chyba one są zrozumiałe, nie? Każdy chyba rozumie, skąd te lekkie opóźnienia się biorą. Oho. On się z kimś strzela, czy strzelił sam do siebie? Czy stwierdził, że a nie, 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 dobra. Strzelę sobie sam w łeb. Może nie ma sensu. Ajajajajaj. Ojej! Słuchajcie, gość tam jest. Wystawi główkę, czy nie? Jak myślicie? Oj, oj! Nienawidzę tego, słuchajcie. Nienawidzę tego. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tutaj jest, prawda? Oho, ale już było blisko! Słuchajcie, tak blisko to jeszcze nie było. Naprawdę, tak blisko to jeszcze nie było. 6 życia, 6 punktów życia. O nie, o nie, nie, słuchajcie, słuchajcie, nie. Nie, muszę wziąć to i biec, najszybciej jak potrafię. Szybko. Szybko, uciekaj przed strefą, Piotrek. Uciekaj. Uciekaj. 6 punktów życia, słuchajcie, 6 punktów życia. Proszę, 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 proszę. Ale było blisko. Ale było blisko! Mam 5 punktów życia teraz, w tym momencie. Nie pozbierałem tam rzeczy, no nie, jest naprawdę źle. Jest naprawdę źle, bo teraz nie wiem, gdzie mogę zdobyć w ogóle jakiś bandaż. Cokolwiek tak naprawdę. 6 killów, no. Co prawda 6 killów, ale słuchajcie, no. Słabo, słabo i się ściemnia strasznie na dworze. Jak widzicie, u mnie w pokoju już jest ciemno, doszczętnie. No nie ma ich. Nikogo nie ma. Teraz tak, jedyna opcja to jest chyba zabić kogoś po cichu. Czyli jednym słowem z daleka ze sztucera. A sztucerem nie potrafię zbytnio strzelać. Ojejku. Ojejku, no. Jakbym miał apteczkę, to by była po prostu najlepsza rzecz, jaka może się przydarzyć w tym momencie. Apteczka by mnie uratowała w 100% po prostu. W 100%. Muszę tutaj uważać, bo pamiętajcie, że obronki nie zabiera jak spadacie z wysokości, tylko właśnie zabiera punkty życia. Więc teraz te moje 6 KP naprawdę są kruche, bardzo kruche. Muszę uważać jak nigdy. Tutaj widziałem jakiś auto, automat z apteczką, słuchajcie, co? Tylko powiedzcie mi, za co to jest? Za co to jest? Nie, 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 proszę. Nie, nie, nie mam metalu. Nie, wszystko tylko nie metal. Akurat metalu nie mam. Jaki pech, a już myślałem, że naprawdę się uratowałem. Ja. Jeszcze 200, czyli nie, wcale nie aż tak dużo.
Nie no, jak nic. Jak ktokolwiek mnie zobaczy, to od razu jestem martwy. Na szybkości mnie tutaj się mnie pozbędzie. W ogóle, czy ja mam cokolwiek innego poza... Nie, mam tylko trapa. Nic więcej. Trap i kurde 6 punktów życia. Okej. Okay. Powiem wam, że naprawdę. Krucho to widzę. Krucho to widzę. Ale... Ale dam radę! Widzę gościa. Widzę gościa. I wiecie, co zrobię. Wiecie, co zrobię? Nie wiecie? Bo ja też nie wiem. Serio, nie wiem, co mam zrobić. Nie wiem, co by było najlepszą rzeczą, którą mogę teraz zrobić. Dlatego podejdę po prostu na blisko. I cóż, no. Wejdę tutaj na ten... Na ten dach. Gość musi iść w tą stronę, ponieważ strefa się zamyka. No i co? I robię tak. Strzał z RPG-a i strzelam z tego. I strzelam z... O nie. I strzelam z Emy. No i spierdzieliłem. Na maksa. Już nie będę miał drugiej szansy, słuchajcie. Nie będę miał. Już po mnie. Nie będę miał drugiej szansy. Nie będę. Słuchajcie, nie ma szans. Nie wierzę w to. Po prostu nie mogę w to uwierzyć. Żebym ja to przeżył. Nie wierzę w to, żebym ja to przeżył. Dobra, próbuję. O! On się będzie leczył. Teraz mi nie mówcie, że on się będzie leczył. On ma się nie leczyć. On ma się nie leczyć, to ja mam mieć jego leczenie. No jak go nie trafiłem ani razu? No nie. Bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. Ale strefa się zamyka. Czemu on poleciał w stronę strefy? Przez niego nie mogę wziąć jego itemów. Prawda? Prawda, że poza strefą? Poza strefą oczywiście są itemy jego. Super. Cudownie. Idę sprawdzić. Idę sprawdzić. Może cokolwiek miał. Jumpadzik tu jest, także będę miał łatwą ucieczkę. Cokolwiek do leczenia. Proszę, gościu. Dosłownie cokolwiek. 6 punktów życia. Oj, oj, oj. Robię to. O! Straciłem 2 punkty życia. Warto było? Jak myślicie? Jak myślicie, czy było warto? Jak dla mnie było warto? 2 punkty życia i tak nie dużo zmieniają. Gdzie jest strefa? Oj, bardzo daleko jest strefa. Dlatego lecimy jak najdalej, potrafimy. Tutaj ktoś pewnie już mnie... O, jest gość. Szkoda, że amunicji do RPG-a nie byłem w stanie od niego zabrać. To mi psuje kompletnie wszystko, tak naprawdę. A gościu się tam gdzieś leczy. Oj! O, ale bym mu heada strzelił. I przez to też zginę, że mu dałem się zobaczyć. Że dałem się po prostu zobaczyć. Ale poczekam, poczekam. Dobra. Nie wiem, co mam robić. Nie wiem, co mam robić, słuchajcie. Nie mam nic poza trapem. Nie mam żadnego jump pada. Nie mam niczego takiego. Ja pierdziu. Ale to będzie straszne. To będzie straszne. Ja już to widzę, że jak ja umieram. Przecież. Przecież jak ja już to widzę. Jak ja umieram. O! Oby ten poszedł po to. Oby on po to poszedł. Zeskoczył. Dobrze, 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 bardzo dobrze. On nie wie, gdzie ja jestem. Oj, to był do mnie strzał, czy do niego? Do niego chyba. Na pewno do niego. Czemu on tu idzie? Tylko mi nie mówcie, że stamtąd ktoś mnie zabije. Za chwilę. O. Ale beznadzieja, słuchajcie. No i tyle. I tyle, no. Ach, niestety. Niestety, miał przewagę, no. Co miałem zrobić? Co miałem zrobić? 4 punkty życia, słuchajcie, no. Nie było mi dane wygrać tego meczu, niestety przez to, że miałem te 4 punkty życia, byłem strasznie zestresowany i bałem się po prostu kogokolwiek tam zaatakować, podejść do kogoś. Ale gierka także ciekawa w sumie, także była ciekawa.
Jak nic. Była ciekawa, ciekawe akcje były, dlatego wrzucę ją nam na pewno. Więc dzięki za oglądanie. Co prawda bez wygranej, ale naprawdę była fajna. Widzimy się następnym razem. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć, czołem, elo!